naprawdę przekonany, że głównie bardzo młodzi doktoranci tutaj będą wśród publiczności, że zrobię coś takiego, co nazwałbym niezbędnikiem fizyka. Czyli, że przynajmniej w tych trzech wykładach postaram się powiedzieć bardzo prosto i skrótowo i troszkę pobieżnie zapewne o najważniejszych rzeczach, nie wchodząc bardzo głęboko w sprawy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, zwłaszcza, że widzę tu paru wybitnych ekspertów, którzy będą na pewno cały czas słuchali i zastanawiali się nad tym, jak to lepiej można było powiedzieć, no ale trudno. To nie dla nich jest ten wykład. Więc proszę Państwa, jak mamy gaz, taki jak powietrze tutaj, no to takie wyobrażenie o tym gazie, że to jest rój takich kuleczek, czy może jakiś zdeformowanych nieco obiektów, ale bardzo zlokalizowanych, czyli zupełnie klasyczne, a nawet powiedzmy sobie jeszcze tak bardziej brutalnie, punktów materialnych podlegających prawom mechaniki klasycznej. Otóż takie wyobrażenie wydaje się całkiem rozsądne i termodynamika, fizyka statyczna, klasyczna, równanie stanu gazu doskonałego albo van der Waalsa, albo coś takiego, no całkiem fajnie to opisuje, a daje się oczywiście wyprowadzić z praw mechaniki Newtona. Nie ma w ogóle tam potrzeby uwzględniania faktu, że to są jednak małe obiekty i one są kwantowymi obiektami. Oczywiście, jak mamy pojedyncze atomy czy pojedyncze cząsteczki, to cała ich kwantowość natychmiast wychodzi w pełnej klasie, gdy zastanawiamy się nad wzbudzeniami wewnętrznych stopni swobody. Natomiast ruch takiego atomu czy cząsteczki jako całości, no to jak powiadam, w temperaturach pokojowych, a także gdy jest duży mróz, no to naprawdę jest zupełnie klasyczne zjawisko. No i teraz można się zastanawiać, jakie warunki musiały być spełnione, aby kwantowa natura tych obiektów poruszających się w gazie zaczęła się przejawiać. No i jakąś taką najważniejszą wielkością fizyczną, która coś o tym mówi, jest długość fali de Broglie, prawda? Ja, no może to fale materii są związane z takimi poruszającymi się obiektami. No i wiemy, prawda, że długość fali de Broglie jest odwrotnie proporcjonalna do pędu. No i teraz tak, jak ja chłodzę gaz, obniżam temperaturę, no to typowe pędy cząstek czy atomów maleją i wobec tego lambda rośnie. No i jak w najprostszy sposób, jak sobie wyobrazić jakiś taki warunek krytyczny? To znaczy sytuację, w której temperatura już jest tak niska, że no z dużą dozą pewności można powiedzieć, że kwantowe zjawiska powinny się ujawnić. No ano, tak się powinno dziać wówczas, gdy ta długość fali zaczyna być porównywalna z odległością, typową odległością między tymi atomami czy cząsteczkami, prawda? No dobrze, a typowa odległość między atomami i cząsteczkami to jest objętość gazu dzielona przez liczbę cząstek do potęgi 1/3. Także tak można sobie wyobrazić ten warunek objawiania się, pojawienia się po raz pierwszy, czy pojawienia się w sposób może istotny, kwantowych cech ruchu atomów gazu. No, skoro to jest H przez P, no to widać, że P musi być małe. Jak to oszacować, to P przy danej temperaturze, no to trzeba sobie przypomnieć, że rozkład prawdopodobieństwa pędu, no to jak Państwo widzą, ja nie jestem tu bardzo staranny, nie pilnuję współczynników. On jest oczywiście rozkładem Maxwella. Prawda? No i wobec tego, z tego można sobie wyznaczyć tam, nie wiem, średni czy średni kwadratowy pęd. To prawie na jedno wychodzi, jakiś pierwiastek z dwóch się tylko zmienia. Z tego można sobie wyznaczyć, że taki jakiś tam charakterystyczny pęd, no to tak jak tutaj się patrzy, to od razu widać, że powinien być proporcjonalny do pierwiastka z temperatury. Wobec tego
nadal by pęd zmarł, no to trzeba chłodzić ten interes. No i jak się tutaj ten pozostając na poziomie takiego bardzo zgrubnego szacowania, jak to się napisze, no to można zobaczyć, jak od funkcji gęstości, tak, funkcji gęstości, jak się zachowuje temperatura krytyczna, nazwijmy to, temperatura pojawiania się zjawisk, istotnego pojawiania się zjawisk kwantowych. No to z tego wynika, że ta charakterystyczna temperatura, no to mniej więcej się skaluje dla takiego pudła z gazem, mniej więcej się skaluje jak gęstość do 2/3, prawda? No fajnie. Wobec tego ktoś bardzo naiwny może powiedzieć tak, a to nie jest trudno osiągnąć warunki kwantowości gazu, wystarczy podnosić gęstość i może w pewnym momencie ten gaz nawet by zechciał mieć kwantowe własności w temperaturach pokojowych. No ale tak niestety nie jest, ponieważ jak lepiej większość z Państwa wie ode mnie, jak się chłodzi różne tam substancje, gazy, no to one się zwykle zestalają w końcu i to nie jest gaz i w ogóle całe to rozumowanie bierze w łeb. Także na to, aby znaleźć gaz o własnościach kwantowych, to trzeba wytworzyć warunki przechłodzonego tego gazu. Naprawdę stan podstawowy tego układu w tych bardzo niskich temperaturach to jest jakiś kryształek. W ogóle bardzo interesujący, ale nie z tego punktu widzenia. No to co zrobić, żeby przechłodzić skutecznie, a zachowywać bardzo małą gęstość? Dlaczego? No bo, proszę Państwa, jak mamy takie poruszające się dwa atomy i one się zderzą, no to one się nie mogą zlepić oczywiście, dlatego że no co, energia jest dodatnia, no to musi powstać dodatnia i cześć. Natomiast jak trzy atomy spotkają się w jednym punkcie, to kondensacja taka nie w tym moim sensie, czyli te wykłady mają być poświęcone, tylko ta kondensacja w sensie zestalenia się, staje się możliwa, bo jedna z tych cząstek może tą nadwyżkę energii odebrać, a te dwie pozostałe cząstki mogą wytworzyć dimer, prawda? Mogą wytworzyć stan związany i wtedy zaczyna się niekontrolowany czy słabo kontrolowany proces zestalania się tego całego interesu. A zatem jest pewne drastyczne ograniczenie na gęstość, które tutaj jest potrzebne. No i nie wchodząc w szczegóły, tak jak zgodnie z przewodnią ideą tej serii wykładów, to ja po prostu podam to do wierzenia. Okazuje się, że te gęstości, które są fajne, przy których te procesy trójciałowe powodujące zestalanie się całego tego gazu też występują, ale występują na tyle rzadko, że jest z czym robić doświadczenia, to jest mniej więcej 10 do 14 atomów na centymetr sześcienny. Czyli co to znaczy? To znaczy, że sensowne gęstości tych gazów kwantowych to one są 5 rzędów wielkości rzadsze niż to powietrze, które tu oddychamy. No cóż, to rzeczywiście prawie że doskonały gaz. To się od razu widzi, prawda? No dobrze, jak się zrobi przyzwoicie ten rachunek, to można zobaczyć, jakie są typowe temperatury wobec tego krytyczne, czy tam tej kwantowości, objawienie się kwantowości. No i to się okazuje, że to są temperatury mniejsze niż 1 mikrokelvin. Trzeba wyjść w obszar temperatur nanokelvinów. Jak się chce pomyśleć, no dobrze, a te atomy tam sodu czy rubidu, jak szybko, a raczej jak wolno typowo się poruszają w takich temperaturach, no poruszają się z prędkościami rzędu 1 mm na sekundę. A tutaj te cząsteczki zasuwają w rzędu 1 km na sekundę. Więc trzeba bardzo mocno schłodzić ten. Chcę się jeszcze spytać coś. Niemożliwe. Nie, trochę o tych oszacowaniach. Bo jak masz te gazy takie typu alkaliczne, to one rzeczywiście bardzo łatwo tworzą cząsteczki i przy byle takim wydziałowym zderzeniu się zderzą. A jak weźmiesz gazy szlachetne, to jednak wydaje się, że będzie za to
Bardzo dobra uwaga, ale z gazami szlachetnymi zapewne, czego nam tak znowu dobrze nie wiem, zapewne jest problem z chłodzeniem, prawdopodobnie jakieś nie są zbyt korzystne różne wielkości, o których my wiemy, a o których nie chcę tu mówić i widocznie trudno się to mówić, ale ja się zgadzam, że ta kondensacja do ciała stałego w przypadku gazów szlachetnych zapewne powinna dopuszczać tu nieco wyższe gęstości. Dobra. Dobrze, proszę Państwa, no więc znowu w takim absolutnie telegraficznym skrócie, no co zrobić, żeby osiągnąć te nanokelwinowe temperatury? Okazuje się, że metody chłodzenia, tak to należy nazwać, rozwijały się w ciągu ostatnich 20-30 lat, zaowocowały kilkoma nagrodami Nobla, także to jest rzeczywiście tematyka, która niesłychanie owocna dla tych autorów się okazała. I po rozmowie z Olkiem myśmy zdecydowali, że ja za bardzo dokładnie nie będę o tym mówił, ale wspomnieć muszę, no skąd się, jak się przechodzi od tych kilometrów na sekundę do milimetrów na sekundę. To jest najważniejsze zjawisko, które tu się wykorzystuje. To jest tak zwane chłodzenie doplerowskie, zjawisko chłodzenia doplerowskiego. Jeżeli ja sobie wyobrażę atom, który z pewną prędkością biegnie w prawo i wyobrażę sobie światło, które nadbiega z naprzeciwka i to światło w zasadzie niemal jest dostrojone do pewnego przejścia między dwoma poziomami w tym atomie, to warunek rezonansu zależy tutaj od kierunku, od zwrotu prędkości. No, ze względu na zjawisko doplera, prawda? I wobec tego można tak się postarać, ku czerwieni od rezonansu, odstroić to światło, żeby procesy pochłaniania fotonów były znacznie bardziej prawdopodobne, gdy atom biegnie w kierunku, niż gdy odbiega. Albo nie gdy biegnie tam gdzieś prostopadle. No dobrze, a z taką absorpcją kwantu, no oczywiście absorbuje się też jego pęd. A jeżeli rzeczywiście pęd fotonu ma kierunek, ma zwrot przeciwny niż pęd atomu, no to w wyniku tej absorpcji oczywiście atom zostaje nieco spowolniony. Tak, ale oczywiście jeżeli już zaabsorbujemy atom, no to, foton, no to ten atom jest teraz w stanie zbudzony i wkrótce, jak szybko? No mniej więcej 10 do minus 9 sekundy trzeba czekać. I wyemituje to światło. No jak wyemituje, to oczywiście dozna odrzutu, który co do wielkości swojej bezwzględnej jest taki sam moralnie jak tego fotonu zaabsorbowanego. Czyli gdyby w tym samym kierunku została zrobiona ta emisja, gdyby to było miało charakter emisji wymuszonej, to nic byśmy nie zyskali. Ale na szczęście tutaj są takie warunki, że to jest emisja spontaniczna i która wobec tego może być w dowolnym kierunku, czyli średnio po wielu takich aktach absorpcji i emisji mamy spowolnienie, dlatego że tutaj średnio ten pęd odrzutu jest równy zero. Średni tak, ale średni kwadratowy nie i wobec tego jest pewne bardzo drastyczne ograniczenie możliwości schładzania, wykorzystując to zjawisko chłodzenia doplerowskiego. Okazuje się, że tymi metodami, chociaż by się je Pan jeszcze może jakoś udoskonalało nieco, nie można dojść do tych temperatur poniżej jednego mikrokelwina. I potrzebny jest jeszcze jeden krok. I ten krok to się nazywa chłodzenie przez parowanie. I żeby o tym znowu w takim telegraficznym skrócie coś Państwu powiedzieć, to muszę zwrócić uwagę na fakt, że w tych chłodzonych do kondensacji atomach, no to mamy taką sytuację, że one mają, te atomy mają moment magnetyczny. Wobec tego podlegają, są podatne na pola magnetyczne. I teraz można zrobić sobie niejednorodne pola magnetyczne takie, żeby, znowu upraszczam, żeby dla jakiegoś tak spolaryzowanego stanu atomów to była pułapka, a dla, powiedzmy, takiego, żeby to było coś w tym rodzaju. No, jeszcze jest możliwa taka sytuacja zwykle, ponieważ stan bardzo typowy, ten, który został
został skondensowany na początku, miał pełen moment pędu F równy 1, bo są to trzy stany. Chodzi o to, że jeżeli wiem, a wiem to ze szkoły, że energia pola magnetycznego w polu magnetycznym ma taki kształt, to jeżeli odpowiednio wyprofiluje się niejednorodne nie pole magnetyczne, no to dla jednej składowej to będzie coś takiego, a dla przeciwnej będzie oczywiście coś takiego, czyli będzie pułapka i antypułapka. A jeżeli to jest F równa się 1, no to jak rzut mi na ten kierunek kwantyzacji jest 0, no to w ogóle nie ma oddziaływania. No i teraz tak, jeżeli ja teraz mam tutaj te atomy, które sobie biegają i wypełniają sobie energię w tej pułapce między dnem pułapki a pewną maksymalną, to oczywiście nie jest ostra linia, ale pewną maksymalną energią, to teraz jeżeli przy pomocy, to się okazuje, że to jest pole albo mikrofalowe, albo częstości radiowej, postaram się, żeby taki flip spinu mógł nastąpić rezonansowo, właśnie dla atomów, które są daleko, czyli mają dużą energię. To znaczy zetowe i składowe. Tak. To w ten sposób będę gubił te najbardziej energetyczne atomy. I a to jest jednowymiarowe, a my wtedy w czym wymiarach uczynać? Work the same way. Nie ma problemu. To, jeżeli w jednym wymiarze nawet wydaje mi się to, to ponieważ tutaj wyprzedziłeś moją uwagę, to niezbędne jest, żeby te atomy to nie był gaz doskonały, tylko żeby one się zderzały. No to jest wypełnianie z powrotem tego stopnia swobody. No dobrze, ale uwaga na temat tego, że ta procedura, chociaż my przynajmniej dzisiaj będziemy się tylko gazem doskonałym zajmowali, to żeby ta procedura działała, to ten gaz musi być niedoskonały. Muszą się zderzać te atomy, bo musi to termalizować. Jak termalizuje, to nawet jakbym trzymał tylko w tym miejscu ten mój nóż częstości radiowej, to małą liczbą, ale wypełniałyby się te poziomy energetyczne w wyniku zderzeń, prawda? I ciągle bym odbierał energię. W praktyce przesuwa się ten nóż i usuwa się, prawda, coraz o niższej energii atomy, no żeby wreszcie zostawić coś, co jest rzeczywiście blisko stanu podstawowego, czyli to jest ten kondensat, to jest od trzecia. Pomiędzy pomysłem na tak zwane chłodzenie przez parowanie, a otrzymaniem kondensatu upłynęło ponad 10 lat. Ten pomysł pochodzi z MIT, Pritchard, tam paru innych ludzi, a pierwszy kondensat został zrobiony w 1992 roku. Przez ten cały czas, po pierwsze przez pierwsze mniej więcej 5 lat, bez rezultatu, tymi metodami próbowano skondensować wodę. I nie szło. To z jakichś tam powodów, które można by tu wymieniać, ale będą nie warto. W połowie, czy może w pierwszych latach 90. zeszłego stulecia Cornell i Wyman w Boulder w Colorado, a początkowo postdoc Pritcharda Wolfgang Kettle z MIT odstąpili od tych nieudanych prób skondensowania wodoru i przeszli właśnie do metali alkalicznych, rubidu i sodu. I tam z pewnych względów okazało się, że metoda wreszcie zadziałała, no i kondensat został zrobiony. Ja zaraz przechodzę do części bardziej rachunkowej tego dzisiejszego wykładu, ale chcę Państwu powiedzieć, co widzicie na tym pierwszym rysunku, który tam, w tym obrazku, który tam jest. Otóż, proszę Państwa, jak się zastanowię, jak wygląda w takiej pułapce harmonicznej stan podstawowy, to ten stan podstawowy zależy od tego, czy mam do czynienia z bozonami, czy z fermionami. No bo jak to są bozony, to gdybym rzeczywiście do temperatury zerowej był w stanie dojść, no to wszystkie atomy skupiłyby się w stanie podstawowym. Natomiast jak mam fermiony, no to one muszą wypełnić oczywiście poziomy, aż do poziomu fermiego. I w związku z tym oczywiście one, ta chmurka, która nawet w stanie podstawowym została utworzona, musi być większa. To jest bardzo piękny przypadek makroskopowego działania zasady Pauliego,
I to na bardzo takim głębokim poziomie, dlatego że jak ja mam dwa izotopy, w tym doświadczeniu, o którym za chwilę trzy słowa powiem, to były dwa izotopy litu, to to, czy dany atom jest bozonem czy fermionem, zależy od liczby neutronów wiąże. Jakoś tak ja wzrastałem, a pewno większość z Państwa także, z przekonaniem, że makroskopowe własności obiektów zależą głównie od chmur elektronowych, bo to chmury elektronowe się przy zderzeniach odgrywają i tak dalej, wiązania chemiczne i Bóg wie co. No a tutaj bezpośrednio o tym, czy mamy do czynienia z fermionami czy z bozonami, to decyduje parzystość liczby neutronów. No bo prawda, protonów jest tyle samo co elektronów, to one się zawsze dodadzą do parzystej, do całkowitego spinu, prawda? Tak jest. Wydaje się bardzo piękne, bezpośrednio to pokazujące doświadczenie Randy Hewletta z Rice University w Teksasie, w którym on miał mieszankę bozonów i fermionów, litu. To jest lit 7, który jest bozonem i lit 6, który jest fermionem. Dlaczego lit 7? No to zastanów się. 3 elektrony. Bo 3 elektrony. A, 3. No dobrze. Proszę Państwa, i co widzimy? One są tutaj, sympatycznie się chodzą, one się wzajem zderzają i w ten sposób jeden i drugi gaz, który jest oczywiście w tej samej pułapce, razem, jest w tej samej temperaturze. I ta temperatura tutaj, jak idziemy z góry w dół, jest coraz niższa i widzimy, że chmura bozonów tutaj coraz węższa jest, coraz krótsza jest, coraz krótsza. Natomiast fermionowa w końcu w tej samej temperaturze jest znacznie dłuższa. Czyli tutaj mamy po prostu przy pomocy kamery manifestację zakazu paliwego i tego, że oczywiście obsadzanie poziomów energetycznych przez fermiony jest inny dla niskich temperatur, zupełnie inny. A jak ta kamera rozróżnia izotopy? No, na szczęście jest coś, co się nazywa przesunięcie izotopowe. I wystarczy dostroić się do, bo to kamera zawsze oświetla, no, prawda? I wystarczy dostroić się do przejścia w jednym licie, to widzimy jeden lit, a w drugim to widzimy drugi. Także to między nimi dlatego to jest z lekkimi atomami, dlatego że wtedy te oczywiście przesunięcia izotopowe są odpowiednio większe. Znaczy, jak się dostaje taką fotkę? Mówiąc brutalnie robi się zdjęcie. To znaczy w tej. Oczywiście to nie jest sferycznie symetryczna, jest bardzo wydłużona ta pułapka i bardzo to jest ważne, dlatego że my jeden tylko wymiar naprawdę chcemy tu przeanalizować. Prawda? Więc mamy sobie ten gaz w takiej pułapce, długość tej chmury, nawet tej najkrótszej, to jest kilka mikronów. Dobrze? I puszczamy światło, niszczymy oczywiście tą chmurę i w wyniku absorpcji wielu fotonów wiączka zostaje osłabiona, czyli oglądamy na kamerze CCD cień tego interesu. I to jest to, co tu widzimy. I znowu oczywiście to nie atomy tu widzimy, tylko widzimy ile fotonów w danym miejscu padło na kamerę. A zrobienie tego typu doświadczenia ze zdjęciami in situ, czyli ze zdjęciami atomów w pułapce, jest niesłychanie trudne i w tej chwili zaczyna być dostępny w wielu laboratoriach, ale to jest prawdopodobnie jedno z pierwszych takich doświadczeń, w których chmurę w pułapce się oglądało. I to nie jest ile było atomów? O, jakieś 2-3 tysiące. Już 2-3 tysiące. Tak, czyli te dwa zdjęcia były robione w dwóch różnych. Ach, oczywiście każde z takich zdjęć to jest niszczące cały ten interes. I to jest mieszanina dwóch cieczy naraz, to znaczy z wyszczelnionych gazów, tak? Bozonowego gazu i fermionu. Ale niezależnie od siebie jeden tam coś tam drugi coś tam, inne rozkłady prędkości. No tak. A ponieważ one są w pułapce, to my nie wiem, rozkładają prędkość. Nie jest tak, że są dwa izotopy, które są do jednego eksperymentu tak. I jeden izotop, a do drugiego drugi. Nie, to jest razem. To jest razem i to wciąga mnie pan troszeczkę w tłumaczenie rzeczy, których ja nie miałem zamiaru przynajmniej w tej chwili tłumaczyć. Chodzi o to, że do chłodzenia, a to powiedziałem, potrzebne są zderzenia. Jak atomy są bardzo wolne, jak gaz jest złożony z bardzo wolnych atomów, to fermiony tego samego typu, atomy są spolaryzowane, są tego samego typu, nie zderzają się. To ze względu na antysymetryzację funkcji falowych.
Jak pan się chwilę zastanowi, to pan zobaczy, że ponieważ dominuje fala S przy niskich prędkościach, no to musi znikać odpowiedni przekrój czynny, gdy prędkość maleje do zera. A tak te nadpisy nie są zamienione? Fi7 z L6? Nie. Nie. Bo są trzy elektrony i trzy... Proszę. Trzy protony. I trzy protony. I wobec tego w jednym przypadku są trzy neutrony, a w drugim cztery. Znaczy popatrzcie na układ lądowy, ale to pytanie bardzo często się pojawia, bo 7 wyraźnie jest liczbą nieparzystą. To publiczność łatwiej zauważa niż... No dobrze. Ale wobec tego do chłodzenia fermionów z reguły używa się mieszaniny z bozonami. I to, że fermiony zderzają się z bozonami, wyrównuje ich temperaturę do temperatury bozonu. Chłodzi się bozony, a fermiony chłodzą się w sympatycznym cooling. Bardzo piękny termin. Sympatycznie one się chłodzą. No dobrze, ale... Nie, chłodzenie jest optyczne, prawda? Czy tu mamy chłodzenie, ten drugi etap. Oczywiście, to jest drugi etap. Nie, chłodzenie doplerowskie nie zależy od statystyki, ale to jest jeszcze obszar głęboko klasyczny, w ogóle nieciekawy z punktu widzenia tego, o czym mówimy. No dobrze, proszę Państwa, to tyle by było. Czy wiadomo, dlaczego wodoru się nie da? Ale da się, bo już się dało. Dlaczego było trudniej? No, z wielu powodów. Jeden jest taki, że pierwszy odstęp między stanem 1S a jest gigantyczny. I tam oczywiście jakoś jest... Nie ma dobrych klaserów. Tak. To jest najgorsze, co można... Po pierwsze nie mamy ale. Tak, po pierwsze nie mamy. Ale to są potrzebne dwa izotopy, tak? Czyli też tam jest z deuterem, tak? Tak to się robi? Nie. Proszę? Znowu sprawa parzystości wynikła. Wodór jest bozonem. Podkreśla profesor Gajda, że atomowy wodór jest bozonem. I się zderza. Chodzi o atomowy. A cząsteczkowy nie były? Nie, zaraz. Jeden proton? Jeden proton, to razem dwa. No ale deuteron już nie. Ale z deuteronem nie robię tych doświadczeń. Zupełnie inna dziedzina fizyki zajmuje się. Ale bo właśnie to nie wychodzi do tego braku rozmycia tej chmury, prawda? Nie wiem. Ja tu się... No to już było tak w rakietę. Ciekawe, jak to jest, prawda? No dobrze, proszę Państwa. Fizycy i to pewno sięga czasu Gibbsa, wymyślili jak troszkę prostszy niż stosując mechanikę, w tym wypadku mechanikę kwantową, opisywać zachowania układu bardzo wielu obiektów. No, do tego celu wymyślono pojęcia zespołów, czyli wielu kopii tego samego układu, które w tym sensie jest tym samym, że ma jakieś tam parametry kontroli, które są dla wszystkich kopii identyczne. No i zamiast śledzić jakieś może ewolucje dokładne, czasowe i może coś uśrednie, no to przyjmuje się, że jak mamy tych wiele kopii, mamy macierz gęstości, która taki stan opisuje, no to wszystkie wartości średnie, wszystkie interesujące nas dane dotyczące układu można odzyskać, wyliczając odpowiednie tam, prawda, ślady operatorów macierzą gęstości. No i przypomnijmy sobie te trzy ważne bardzo zespoły statystyczne, z którymi fizycy się borykają. Najbardziej restrykcyjny to jest zespół mikroakademiczny. No i w tym zespole mikroakademicznym to jakie mamy parametry kontroli? No, twierdzimy, że dobrze określona jest liczba cząstek, liczba tych atomów, oraz dobrze określona jest całkowita energia układu. To są te dwa podstawowe parametry kontroli w tej sytuacji. No i jak mamy te dwa parametry, to co możemy powiedzieć o przestrzeni Hilberta stanów, które mają te rzeczy zadane?
No, ona zwykle, jak cząstek jest dużo, jest jakoś kolejnie zdegenerowana. I teraz, co to znaczy, że mam do czynienia z układem mikrokarmicznym? Ano, to jest takie przyjęcie, taki postulat, że w obrębie tej wielkiej, bardzo wielowymiarowej przestrzeni każdy z wektorów stanu, tam prawda, z jakiejś bazy, jest równie prawdopodobny. Taka demokracja. To wobec tego, jaka jest najważniejsza, w ogóle super podstawowa wielkość, która tutaj się bezpośrednio wiąże z tym opisem, ano jest to stopień degeneracji stanu N atomów o całkowitej energii. Oznaczmy to literką gamma, więc to będzie funkcja N i E. I to jest liczba stanów N cząstek o energii. Jak związać to z termodynamiką? No podstawowa rzecz to jest, że jak się wyznało tą, a trudno strasznie znać, tą funkcję gamma, no to można policzyć entropię. I entropia w tym zespole, dana jest wzorem, no trzeba mieć tą stałą jakąś Boltzmana, razy logarytm naszego gamma. No a jak się ma entropię, no to można wprowadzić pojęcie temperatury. Mianowicie tą entropię trzeba zróżniczkować po energii. I to jest jeden dzielony przez temperaturę. Ja tu pewnie potrzebuję... Nie, nawet nie potrzebuję, bo się skróci, tak? Proszę? Dobrze, jest dobrze. No dobrze, jak się ma temperaturę i entropię, no to tam różne wielkości, nie wiem, energię swobodną i tak dalej, to wszystko można powoli sobie określać. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj temperatura jest taką wielkością pochodną. To nie jest coś, co określa stany w tym zespole. Ona się wylicza. Stany w tym zespole określa energia E. Energia nie fluktuuje, energia jest tu zadana. I wobec tego, znowu nie wchodząc może głęboko, temperatura tak zdefiniowana fluktuuje. To nie jest coś, co jest po prostu tyle i tyle wynosi temperatura tego izolowanego gazu, który jest opisywany tym, ale ma wartość średnią, ma swoją fluktuację i tak dalej. Najczęściej chyba stykamy się z zespołem kanonicznym. Tutaj jakie są parametry kontroli? No w dalszym ciągu liczba atomów jest określona, ale teraz wyobrażamy sobie, że ten zespół dobrze oddaje sytuację, nie wiem, bańki z gazem, która jest powiązana z rezerwuarem, który decyduje o tym, jaka jest temperatura. Dobra? Więc drugim tu parametrem kontroli jest ten. Teraz ten nie fluktuuje, ten parametr fluktuuje. No, domyślamy się Państwo, będzie fluktuowała energia. Więc to jest jak gdyby taka dualny opis do tego grupy. No i prawdopodobnie każdy widział, jak wygląda macierz gęstości w takim zespole. To jest E do minus Hamiltonian dzielone przez KBT. No i oczywiście, żeby to była macierz gęstości, której ślad równa się 1, no to musi być suma statystyczna, która tutaj zależy od N oraz od T. I co jest, co fajnie wiedzieć, od razu widać, proszę Państwa, jaki jest związek między kanoniczną a mikrokanoniczną sumą statystyczną. No bo jak wyliczyć, prawda, skąd to Z, to jest równe ślad E do minus, posłużę się beton, każdy wie, co to jest beton, tak? Z jest takie, no to jak policzyć taki ślad? No to trzeba rozbić sobie na te łuski określonej energii i sumować we wszystkich energiach, czyli Z od N oraz T to jest suma po różnych energiach E do minus beta E razy gamma N E. No więc to jest taki związek, że wyższa z tych funkcji jest taką funkcją generującą dla tych niższych.
No i wreszcie bardzo często ludzie posługują się jeszcze innym zespołem, wielkim zespołem kanonicznym. Się mówi tak, nawet i cząstek nie wiem, ile ja mam, bo mam związek z jakimś rezerwuarem cząstek. Ja sobie, to dobrze, ten zespół dobrze pasuje do takiego wirtualnego, myślowego wyróżnienia jakiejś objętości w większym gazie, prawda? Wtedy przez ścianki cały czas coś wlata i wylata. I wobec tego tylko jakaś wartość średnia tych liczby cząstek jest dobrze określona, ale nie aktualne, nie chwilowe, nie w danym momencie. Dla gazu fotonowego, na przykład. Ale dla tego gazu, jak sobie wyobrażę tutaj jaką bańkę, ale nie zrobię ścianek, tylko sobie wytnę myślowo taką bańkę, to też będzie wielki zespół statystyczny. Twój sceptycyzm jest o tyle uzasadniony, że sens używania tego, a nie tego w tym przypadku, jest tylko wtedy, jak maniuszkę bardzo małą zrobię. Ale aha, ja jeszcze powinienem powiedzieć, że jak się patrzy na ten wzór, to jest wzór, który dla zespołu kanonicznego, który właśnie jest jakoś tam dualny do tego. Mianowicie widać, co trzeba zrobić. Jak wezmę logarytm z z i zróżniczkuję to po energii, no to co mi wyjdzie, jak zróżniczkuję po energii? Po beta. Przepraszam. Dziękuję. Po becie. No to co mi wyjdzie? Jak po becie, to mi wyjdzie minus Hamiltonian na dole, prawda? Czyli to jest równe ze znakiem minus, tak? To jest równe, no z kolei energii, powinno się może znać tej wartości średniej energii. Tak? To jest wartość średniej energii z kolei w tym zespole. Dobrze. No to tutaj ta macierz gęstości też jest łatwa do napisania. Jest wielka suma statystyczna, którą takim, no, przyzwyczailiśmy się z Mariuszem Gajdą 15 lat, 10 lat temu, taką literką oznaczę. Tu mamy to samo E do minus beta H, ale jest podobny bardzo, proszę Państwa, taki parametr kontroli do beta, który jest temperaturą, który mówi, jaka jest energia, który z kolei mówi, jak ile jest cząstek. Tylko tyle, że tutaj się przyzwyczaili ludzie do pisania plus i tą wielkość nazywają potencjałem chemicznym, ale żeby jeszcze ten potencjał chemiczny miał wymiar energii, to jeszcze betę sobie też wyciągają z tego. To już jest sprawa konwencji i operator liczby. Wobec tego to jest macierz gęstości wielkiego zespołu statystycznego. No i widać, że co? Że w wielkim zespole statystycznym, ja już tutaj nie będę równać, no to widać co, że jak się po tym potencjale chemicznym z grubsza różniczkuje, no to wartość średnią liczby atomów z kolei się zrzuci na dół. Wobec tego logarytm tego xi, no, ma taką z kolei znowu związek bardzo podobny do tego, który wyznacza średnią liczbę atomów, prawda? A w dalszym ciągu, różniczkując po beta, dostaje się średnią energię. Jak ja stoję z czasem, okropnie stoję z czasem, miałem zamiar dużo więcej powiedzieć, ale to oczywiście nie koniec. No dobrze, to jakieś ważnej rzeczy, co to jest za literka. To jest duże ksi. Proszę. Dobrze, proszę Państwa, no to ja teraz powiem o czymś, o czym mówiłem w różnym studenckim gremium już od kilku lat i co wydaje mi się pokazuje, na czym tu w ogóle polega ta cała kwantowość tych gazów. I to lubię pokazywać na przykładzie dwóch atomów w pułapce harmonicznej i dla trzech różnych statystyk. Tutaj będą cząstki klasyczne. Tutaj będą bozony. A tutaj będą fermiony. Wyobrażę sobie, że to jest jednowymiarowa, harmoniczna pułapka, żeby mieć no, już tak prosto jak nie wiem. Dobrze. I jeszcze sobie założę,
że mam do czynienia z zespołem kanonicznym. Nie żeby to było bardziej ciekawe fizycznie niż powiedzmy mikro. Mikro jest ciekawsze. Ale to jest łatwiejsze. No to łatwiejsze. No dobrze, no to fantastycznie z tymi tablicami tutaj jest. No to proszę Państwa, gdybym miał jeden atom, to żadne jest tak, w zależności od statystyki, mieliby nie mógł naturalnie. No to zobaczmy, jak wyglądałyby własności jednego atomu. Uprośmy sobie jeszcze życie, ale to nie jest żadne przybliżenie, broń Boże, to jest sprawa redefinicji początku liczenia energii. Uprośćmy sobie życie i wyobraźmy sobie, że poziomy energetyczne w tym moim oscylatorze po prostu są takie, tej jednej, drugiej nie muszę mieć, bo mogę zawsze wszystkie energie przesunąć u jednej. Ja tutaj nie oszukuję. No dobrze. No to jeżeli mam jeden atom, to macierz gęstości naszego stanu to jest E do minus H kreślone omega przez K B T no razy ten operator liczby wzbudzeń, poziomu, znaczy nie liczby, że poziomu energetycznego w tym interesie, prawda? Widać, że tutaj takie przyjemne oznaczenie natychmiast się wydaje wygodne, tym razem małe xi. E do minus H omega przez KBT, to sobie nazwijmy małe xi, to jest bezwymiarowe. Co jeszcze? No to xi jest oczywiście mniejsze od jedności. Wobec tego z to jest oczywiście po prostu suma od n równego 0 do nieskończoności xi do n tej, no i to się nazywa szereg geometryczny. To jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze o tym uczyli. Czyli ta suma to jest 1 minus xi. Mam termodynamikę w małym palcu dla jednego. No dobrze, jakbym teraz chciał zastanowić się nad taką rzeczą, która mnie tu będzie za chwilę interesowała. Jaka jest wartość średnia obsadzenia stanu podstawowego? No to muszę wejść tutaj i zobaczyć oczywiście ten kawałek dotyczący stanu podstawowego, to jest po prostu 1 na z, prawda? No bo n jest równe 0 dla tego stanu podstawowego. Czyli to... No to to jedną drugą, którą zgubiłeś. Nie, jedna druga by się skróciła. Nie. Aha. To było już sprawdzone ze 80 lat temu. A ja w to wierzę. Dobrze. Otóż to prawdopodobieństwo obsadzenia tego interesu to jest bez tego 1 minus xi. Jak temperatura zmienia się od 0 do nieskończoności, no to łatwo zobaczyć, że xi zmienia się od 0 do 1. To jest taka zmienna, która nieskończoność w jedynkę przesuwa. I wobec tego na takim wykresie wartość średnia obsadzenia stanu podstawowego od xi, no to mamy po prostu linię prostą, która idzie od 1 do 0. Znaczy, skoro mówimy o teorii pola, to jest tylko częściowo prawda, bo jeżeli temperatura rośnie do nieskończoności, w pewnym momencie zaczniemy mieć kreację par i ten model weźmie w łeb. No nie wiedziałem. No dobrze. No to głupią zabawą kończymy. Przechodzimy do poważnej fizyki dwóch atomów. No i klasykę bardzo łatwo zrobić, prawda? No bo co trzeba zrobić? No, każdy atom sobie. Tak? Ja muszę wysumować osobno po poziomach, na których może się znaleźć atom numer 1, osobno atom numer 2, no i oczywiście dostaję co? No dostaję, że z tutaj jest po prostu 1 dzielone przez 1 minus 3 do kwadratu, tak? No każdy po prostu ma atom takie same szanse bycia na tych różnych poziomach, co każdy inny. Mało tego, ja tu nawet mógłbym pokusić się i napisać Zn klasyczne, to jest po prostu 1 minus 3 do potęgi n.
Atomy nie są w żaden sposób statystycznie ze sobą powiązane. To znaczy, że poziomy lękiczowe czy masz jak było salatora kwantowego, tylko traktujesz statystykę klasyczną. Tak, uważam, że atomy są rozróżnialne. Jeden jest czerwony, drugi zielony i bez tego mogę powiedzieć, a zielony jest na trzecim poziomie, a czerwony jest na 18. Dobrze, a co jest z bozonami? A właśnie bozony są nierozróżnialne. I wobec tego, jakbym sobie narysował tutaj taki rysunek, tu N1, tu N2, to jest poziom, na którym się znajduje pierwszy atom i poziom, na którym się znajduje drugi atom, to zamiast całego tej ćwiartki dostępnej tutaj, mam, proszę Państwa, tylko połowę. Albowiem nie mogę pokolorować tych atomów teraz i mogę tylko powiedzieć, że jeden z atomów jest na poziomie trzecim, drugi na poziomie piątym. Nie wiem, który jest gdzie i bez tego nie jest tak, że są dwie możliwości. Jest jedna tylko możliwość. Ale oczywiście oba mogą być na tym samym. No dobrze, a jak jest dla fermionów? A dla fermionów jest bardzo podobnie jak dla bozonów. Też tu wszystko, tylko teraz nie można być na diagonali, bo nie można dwóch umieścić na tym samym poziomie. No dobrze, ja teraz, żeby się nie pomylić, to wezmę kartkę, żeby przepisywać wzór jak trzeba. Proszę Państwa, no to, aha, to jeszcze napiszę, jak to się nazywa, jak to wygląda. Z2 dla bozonu to jest Xi. Do potęgi, powiedzmy N1, suma po N1 od N2 do nieskończoności, Xi do N2, suma po N2 od 0 do nieskończoności. No to rzeczywiście po tej połówce teraz sumuję, prawda? A jak tutaj jest Z2 fermiony, to jest prawie tak samo, tylko tu trzeba zacząć, tutaj trzeba zacząć od N2 minus 1, prawda? Trzeba wyrzucić z tej całej, z tego swojego interesu, no tylko jeden punkt, N1 równy N2. Czyli tu będzie Xi do N1, suma od po N1 od N2 minus 1, N2 plus 1 do nieskończoności, Xi N2, suma po N2 od 0 do nieskończoności. Więc tak to wygląda. Oczywiście tu w dalszym ciągu mamy tylko do czynienia z sumowaniem szeregów geometrycznych. Tutaj już trzeba popatrzeć na to, że to jest skończone, ale to troszkę niektórzy wiedzą. I wobec tego, jak to się zrobi, to B2 to jest 1 minus Xi razy 1 minus Xi kwadrat. Jako ćwiczenie domowe mogę Państwu zostawić, że Zn bozonów to jest iloczyn 1 dzielone przez 1 minus Xi do J od J równego 1 do N. Tak się ułożyło. Ale co to są subtelności? To jest. Jak to się zrobi, to wynik jest Xi Z2N Xi dzielone przez 1 minus Xi razy 1 minus Xi kwadrat. A więc prawie tak samo jak tu, tylko tutaj Xi jest jeszcze bliżej. No dobrze. Proszę Państwa, jak mamy te Z-y, to możemy teraz wyznaczyć we wszystkich tych trzech przypadkach możemy wyznaczyć obsadzenia tego stanu podstawowego. Mamy do dyspozycji prawdopodobieństwo, że dwa atomy są w stanie podstawowym, prawdopodobieństwo, że jeden atom jest w stanie podstawowym i prawdopodobieństwo, że żaden nie jest to niepodstawowe. No i jak te prawdopodobieństwa obliczyć? No jedno to każdy z nas wie, mianowicie fermiony
tutaj fermiony. Dwa to nie mogą być, to jedno są oblicyli z tych wszystkich, tak? A jak pozostałe? No trzeba sobie zrozumieć, że takie elementarne prawdopodobieństwo, że jeden atom jest w stanie N1, a drugi w stanie N2, to jest ksi do N1 plus N2 dzielone przez 0. Oczywiście to jest fragment tej macierzy gęstości, prawda? No i teraz tak, jak ja chcę zobaczyć, co zrobić, żeby policzyć P2, a no trzeba położyć zarówno N1, jak i N2 równe 0. Czyli P2 to jest akurat proste, bo jest 1 nad Z. Wobec tego P2 tutaj, dla klasycznych, jest równe 1 minus 3 do kwadratu, prawda? A dla bozonów, no też jest dokładnie to samo. Czyli to jest 1 minus ksi razy 1 minus ksi kwadrat, tak? Jak powiedziałem, oczywiście dla fermionów nie musimy liczyć tej 0. No dobrze, a jak P1 liczyć? Ano, proszę Państwa, jeden z tych interesów położyć równy 0, a po drugim wycałkować, bo żeby policzyć, ile wynosi P1, to tylko muszę pilnować, żeby ten drugi nie był na poziomie podstawowym, czyli sumować znowu szereg geometryczny, prawda? Sumę szeregu geometrycznego, tylko zaczynając od dwójki. Aha, ale teraz jest pewna ciekawostka. Dlatego, że w przypadku cząstek klasycznych, które jak pamiętamy są rozróżnialne, ja osobno muszę uwzględnić, że cząstka czerwona jest w stanie podstawowym, a zielona sobie huda, oraz dodać do tego szansę, że zielona jest, a czerwona sobie huda, czy tam nowy. Czyli tu jest ważny jakiś taki czynnik 2, prawda, który trzeba zrobić, razy odpowiednia suma, 2 strasznie łatwo z Z powiedzieć, odpowiednia suma 2 na Z i odpowiednia suma po N od 2 do, tak, od 1 do nieskończoności ksi do N. No to można sobie wyliczyć. Ja sobie to wszystko wyliczyłem, ale na następnej stronie mam. I to jest tutaj to jest 2 ksi razy 1 minus ksi. Tutaj to jest P1 to jest ksi razy 1 minus ksi kwadrat. A tutaj jest 1 minus ksi kwadrat. No i wreszcie P0 to można na dwa sposoby, albo można postarać się wysumować tutaj, zaczynając od jedynki zarówno N1 jak i N2, albo można w naszym głębokim przekonaniu, wiedząc, że te prawdopodobieństwa muszą się do jedynki dodać, odjąć od jedynki, prawda? I to jest dosyć zabawne, dlatego że we wszystkich trzech przypadkach to jest ksi kwadrat. No dobrze. No i teraz, proszę Państwa, mogę policzyć wartość średnią, czyli obsadzenie stanu podstawowego. Dla cząstek klasycznych wartość średnia obsadzenia tego stanu N0, nazwijmy go, to jest 2 razy 1 minus ksi. No, to łatwo się było domyśleć, prawda? No, każda z cząstka osobno, jedna miała 1 minus ksi, to dwie mają 2 razy 1 minus ksi, prawda? Dla bozonów, to jest klasyczne, dla bozonów to wychodzi 2 minus ksi razy 1 minus ksi kwadrat, a dla fermionów
wychodzi 1 minus 3 kwadrat. No i wobec tego teraz, jakbym chciał to sobie narysować, tutaj psi z tą swoją zmiennością od 0 do 1, zerowa temperatura tu, nieskończona tu, no to tu w dalszym ciągu jest linia prosta, oczywiście dla ksywne 0 zaczyna się od dwójki. Czy to jest linia prosta? Nie, to jest marna linia prosta, to jest dobrze. Linia prosta. Może fermion sobie robimy. Oczywiście fermion zaczyna się od jedynki, no nie ma nury, żeby dwa fermiony. Czyli fermionowa linia jest mniej więcej jakaś taka. A gdzie jest bozonowa? Jak to się wykreśli, albo trochę przeanalizuje, no to ona ma brzuszek. To jest zalążek kondensacji Bose-Einsteina. Bo co to oznacza? To oznacza, że ze względu na statystykę, to oznacza, że ze względu na statystykę, na nierozróżnialność cząstek, jak ja obniżam temperaturę, to populacja stanu podstawowego rośnie szybciej niż ta naturalna populacja, która tutaj jest na linii prostą. Proszę Państwa, to jest jeden wymiar i to są dwie cząstki. Oczywiście nikt chyba nie oczekuje, że tutaj jakąś temperaturę fizyczną zobaczy. Ale sam efekt jest tutaj. To jest właśnie ten efekt. A jako ostatni punkt programu mam, proszę Państwa, to samo, tylko dla tysiąca cząstek. No to nie wiesz, że można to tak? Analitycznie przełożę komputer. Matematyki. Tak, to oczywiście bardzo prosty rachunek. Te prawdopodobieństwa te, to może ja umiem analitycznie napisać, ale zrobić taką sumę n razy bn, dodać n, tak? To tego nie umiem. No dobrze, i proszę Państwa, teraz tak. To nie jest różniczkowany szereg geometryczny? No, nie, to jest trochę bardziej skomplikowane. Nie bardzo, ale trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli dla fachowców, prawdopodobieństwo tego, że nx atomów jest poza układem z n atomów dla gazu doskonałego i to już nawet nie zależy od wymiaru, jest równe. Suma statystyczna pełna, ta, którą tutajśmy wyliczyli, a w liczniku jest suma statystyczna nx t, gdzie to jest suma statystyczna nx atomów, które są wszędzie położone z wyjątkiem stanu podstawowego. To jest ogólny wzór. Natomiast wysumować to z nx-em nie umiem analitycznie. Ale i to jest analitycznie, i to jest analitycznie. Ale to była... Jeśli to jest różniczkowanie, to trzeba 1000 razy różniczkować. Tak, to wszystkiego najlepszego. No dobrze, proszę Państwa, ale to jest zaznaczenie. Chcę zwrócić uwagę tutaj na ciągłe linie. Te przerywane to jest do następnego wykładu. Ciągłe linie. Otóż tu jest, proszę Państwa, jak dla rozróżnialnych cząstek obsadzenie stanu podstawowego 1000 cząstek maleje z temperaturą. I to z wyjątkiem tej wertykalnej, prostopadłej, pionowej skali, to jest tak samo bez względu na liczbę cząstek, prawda? Wobec tego dla temperatury, która tutaj jest w takich bezwymiarowych jednostkach, to około jedynki to już jest mnóstwo poza. Natomiast dla 1000, no Państwo widzą, to jest ta niebieska krzywa, to jest 1000 bozonów. No? Więc tutaj już jest dramatyczna różnica, jakby milion, to jest wiele mniejsza. W dalszym ciągu można powiedzieć, no dobrze, a gdy tu jest coś ostrego, jakieś części metodowe? Z dwóch powodów nie ma. A jeden byłby wystarczający. Pierwszy powód jest taki, że jednak mam skończoną liczbę cząstek, a nie mam żadnej granicy termodynamicznej. A drugi powód, o którym miałem zamiar dzisiaj mówić, ale będę mówił za tydzień, jest taki, że w jednym wymiarze nie ma w ogóle przejścia fazowego. Także są dwa powody. Ale kondensacja jak najbardziej, nie ma przejścia do kondensacji. Ale kondensacja jak najbardziej, prawda? My bardzo często interesują nas właśnie własności quasi-jednowymiarowych układów w takich temperaturach, o tu gdzieś, gdzie obsadzenie stanu podstawowego jest już dramatycznie większe niż byłoby dla gazu klasycznego. Ja myślę, że to jest dobry punkt końcowy na dzisiejszy wykład. Dziękuję bardzo.